Ostatnio ciocia zabrała mojemu kuzynkowi telefon, mówiąc, że za dużo z niego korzysta. Właśnie wtedy wpadłem na pomysł na tytuł dla kolejnego odcinka, gdzie będziemy komentować Blue. Dobrze, bez zbędnych wstępów zaczynamy. Proszę, można wchodzić? Tylko buty ze sobą wycierać, co sobie jadą? O, tatuś po ciebie, bingo! Tata! Bingo! O, ho, 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 to był niezły przytulas. Tatku, tatku, mam super wieści. Teraz podejrzewam, że ojciec myśli sobie coś w stylu: Boże, nareszcie pogodziła się z tą Jurką i nie będę co drugi dzień dostawać skarg, że moja córka uczestniczyła w bójce. A okazuje się, że chodziło o... Mogę wziąć do domu Boba Wielkoucha. O, fajnie. Jest wielkouchem i nazywa się Bob. Nie no, warto wiedzieć, że Bob Wielkouch jest wielkouchem i nazywa się Bob. Bob, to jest mój tata. On nie jest prawdziwy, jest pacynką, ale trzeba mu zatykać uszy, kiedy się o tym mówi. Ponieważ Bob to prawie jak bot. A chyba każdy, kto widział choć jeden film o inwazji robotów, wie, czemu boty nie powinny wiedzieć, że są botami. O, no jasne. Cześć, Bob. Miło mi cię poznać. Dobra, to śmigajmy. Pokażemy ci nasz domek. Chyba grają w kto pierwszy mrugnie. Ciekawe, kto wygra. Tytuł tego odcinka Blue to Bob Wielkouch. Ja też wzięłam do domu Boba, jak byłam w maluchach. I niech zgadnę, gdy przedszkolanka wiedziała, że Blue jest jej siostrą, to nie dostałaby tego krójka. Pamiętasz to jeszcze, bingo? Tak mi się wydaje. Bob spędza u ciebie cały weekend. Wymyślasz jakieś superaśne zabawy i robisz fotki, a potem wkładasz je do albumu Boba. Do którego po raz kolejny wylądują zdjęcia, jak Bob wylądował w kosiarce, ponieważ Blue się bawiła w koszenie trawy. Bardziej był trawą. Tutaj Bob w odwiedzinach u Kacperka. A tutaj u Helci. Widzę, że znasz się na karate, Bob. O, imponujące. Z tobą to lepiej nie zadzierać. Jeszcze lepiej. Bob wylatuje przez okno podczas próby walnięcia Bungee'ego z karate. To jest podcast wakacji, na które pojechał z panią Terrier. Pamiętam, pani Terrier zabrała go ze sobą do Szkocji. Rety, Bob, trochę się nazwiedzałeś. Mam nadzieję, że u nas nie będziesz się nudził. I kolejny scenariusz. Blue i Bingo kompletnie go olały. Zadbamy o to, co nie? Tak! Hej, to moje, puszczaj! Puszczaj, Bob, to jest taty! Ostrożnie, tatku, on zna karate. Wiedziałem, że jedna z wersji przewidziała fabułę odcinka. Okej, to ja wam zrobię fotkę. No dawaj, króweczko, podejdź trochę bliżej. No i wszystko jasne, Bungee'emu nie udało się wywalić Boba przez okno i ten sobie go podporządkował. No dobra, uśmiech, Bob! Poka, poka! Bob, patrz, to jest mój tablet. Można nim robić piękne zdjęcia. Czyli zdjęcia dywanu. I oglądać na nim bajki. No i grać w gry. Pokaż mu tę gierkę, w której strzyże się brodę Mikołajowi. Dobra. Kompletnie bym zapomniał, że mam się tutaj skupiać na Chi, która walczy z tym, że Blue i Bingo korzystają z telefonów aka kabletów. Ale nie grajcie zbyt długo. Bajki! 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 A może zagracie z Bobem w jakąś grę samochodową? Czy ona im dosłownie każe grać w grę o samochodach w samochodzie? Bajki! Niech wam będzie, proszę bardzo. Jej! No dobra, to kto będzie trzymał listę zakupów? Bob? Bob zajęty. Bob, to jest właśnie Grzesio Gapa. On jest bardzo zabawny. Właśnie, strasznie zabawny. Idę przez zawodników kolejnej drużyny i już mamy wspaniały gol! Bajki! Bajki! Czemu one po prostu nie mogą włączyć tych bajek, zamiast robić szare na cały samochód?
A jasne, już rozumiem, musi się tacie Blue obrywać. Bajki! Dzieci, dość już tego dobrego. Na pewno Bob się nudzi. Dobra, nieważne. Podejrzewam, że teraz jest ten moment, gdzie Chee się tym zajmie. Czemu ona ma piłkę jako fotel? Dobrze, chyba już rozumiem, czemu Blue dostała bana na Boba. Pysie, wkładam zdjęcie z Bobem do albumu. Dobrze, to już jest kultowy żart. 5 minut. Nie, teraz! Super, pokaż nam! Nuda, wszędzie tylko Bob oglądający bajki. Ojejciu. Właśnie. Cóż, przynajmniej w ogóle się pokazuje na zdjęciach. I wcale nie wygląda, jakby dobrze się bawił. No, niestety nie za bardzo. Oj, bingo! Wszystko w porządku, Bingusiu? To jest najnudniejszy weekend Boba w całej jego historii. Ale spokojnie, jeszcze nie jest za późno, żeby zleciał z krzesła obrotowego. Wypadł przez okno, wpadł pod kosiarkę. No dobra, trzeba coś wymyślić. Co by tu można było zrobić? Mam pomysł! Wrzucić tablety do kosza na pranie. Nie jestem w sumie pewien, czy to dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że przeważnie to pranie ląduje na podłodze. Bob Wielkołuch naśladuje wszystko, co robimy, a my robiłyśmy same nudne rzeczy. To teraz musimy zrobić dużo superaśnych rzeczy. Właśnie! Ale jak mam zrobić fotkę, nie używając tabletu? Użyjcie telefonu, chyba nie włożyliście tam wszystkich urządzeń elektrycznych do tego kosza. Co jeśli pożar będzie? Ach, o to się nie kłopoczcie. Trzymam tu rzeczy ze swoich luzackich czasów. A, oto i on. Co to jest? A to jest takie urządzenie, że jak chcesz sobie zrobić zdjęcie do dowodu, to pewnie będziesz wielu osobom pokazywać ten dowód, więc zamiast zrobić sobie normalnie zdjęcie telefonem, to idziesz do fotografa i on ci zrobi zdjęcie właśnie takim jakby aparatem, coś takiego. No i wtedy inni myślą, że jesteś bogaty, jak widzisz ten dowód, bo za takie zdjęcie się dużo płaci. To jest prawdziwy aparat fotograficzny. Jesteś gotowy, Bob? No to bingo, na pewno dostanie perbana na Boba. Na rowerze to tyle rzeczy może się stać. Dobrze, nic tutaj takiego specjalnego się nie stało, po prostu pojechaj na plac zabaw, ale pod koniec jest pokaz fajerwerków. Na bank coś się stanie. A tutaj... Okej, chyba jednak Bob jeszcze powróci. I Bob ze Szczepkiem, kolego mojego tatusia. Pozwolił Bobowi nacisnąć klakson i aż bolały uszy. A... Jak to wcale się nie wydarzyło, oni tylko na to zabyli. Widać, że narysowane. Ruchy, ruchy, dziewczyny! Dlaczego my zawsze musimy się śpieszyć? A chcesz mieć kiepskie miejsce na polu kempingowym? Tato, a jak długo będziemy tam jechać? Bardzo długo. Co jeśli będę się nudzić? To wtedy będziesz drzeć się na cały samochód, bajki. To będziesz się nudzić. Hej, jeszcze rzeczy dziewczyn muszą się zmieścić. Upchnie się na podłodze pod fotelami. Nie wiem, nie wiem. Co to jest? To rzeczy dziewczyn. Niech to biszkopt. Tytuł tego odcinka Blue to podróż. No dobra, jesteśmy w lekkim niedoczasie, ale nie jest tak tragicznie. Bingo, wypatruj kempingowych kamperkowców. Kamper, co? Tato? Nie, nie jesteśmy na miejscu. O, a mi się nudzi. Zgaduję, że Bungie przewidział taką okoliczność i spakował knebel. Dzieci, jako że jestem najwspanialsza, to wzięłam tablety, żebyście mogły sobie pograć w jakieś gry. Myślałem, że tu Chee będzie walczyć z tym, że Blue i Bingo korzystają z tabletów. Ura, mamy tablety! Tylko gdzie ja je wcisnęłam? Pewnie są w bagażniku. Bungie, zatrzymajmy się gdzieś na chwilę. Co? Na pewno je pakowałam. Co to było? A to tylko jakiś pirat drogowy spowodował aferę na drodze. Tylko nie to! Musimy ruszać! A co z tymi tabletami? Nie będzie! Co? Czemu?
kamperkowcy! Niech zgadnę, ci kamperkowcy to motło, który zabierze im najlepsze miejsca kempingowe? To różne sympatyczne psy w wielkich, powolnych kamperach. Jeżeli nas wyprzedzą, dojedziemy na pole jako ostatni i będzie trzeba rozbić namiot przy toaletach. Przynajmniej będzie blisko. No a co z naszymi tabletami? Słuchaj, mama zapomniała spakować. Spokojnie, znam tysiące nietabletowych gier, w które możemy pograć. Tylko jest problem, ponieważ komputera i konsoli też nie mają. Obystarczyło ich na 4 godziny. Jakie gry na przykład? Na przykład... Patrzę. Tak, ja pierwsza. Okej, ale Bingo, wykombinuj coś trudnego, proszę, bo inaczej to będzie strasznie nudne. Dobra. Patrzę, aż wypatrzę. Kamperkowca, co drze się, przyspieszajcie. Coś, czego kolor to... Błękit. Niebo. Ja. Tak. Proszę, znajdziecie nam te tablety. Pora na drugi kultowy żart, czyli jakby to powiedział typowy boomer. Ta dzisiejsza młodzież to o 5 minutach bez tabletu zachowuje się, jakby minęły wleki. Rok temu to było 6 minut, jest coraz gorzej. Co ty widzisz w tabletach? Jest taka fajna gierka, w której przeskakujesz szympansem z rywkiem przez beczki. W sensie ta gra z dinozaurem, bo nie ma internetu? Nie potrzebujesz tabletu, żeby się bawić w skakanie. Użyj swoich palców. Bądź co bądź, będzie w to grać. Dobra, nie robimy tu postoju, umyję tylko szybę, więc zostańcie. Okulary! W aucie. Na stacji benzynowej to się nie da nudzić, co nie? Fakt! Kampery! Chyba na serio przyspieszyli. Pora na nas! No już! Co? Musimy jechać! Nie skończyłam! Pa, kamperkowcy! Spokojna głowa! Na pewno zdążymy! Chwila, moment, czy Mablu przypadkiem nie powinna zapłacić za te okulary? Wielki fistach! Mamo, znasz jeszcze jakąś grę samochodową? Wiesz co, skończyły mi się... Wyścig z pociągiem! Gazu! Się robi! Szybciej! I niech zgadnę, skończy się to mandatem, Bungie będzie niezadowolony i będzie żałował, że nie wrócił się po te tablety. Roboty drogowe! Ja muszę siusiu! Przed chwilą gówniarzu byliśmy na stacji benzynowej, nie mogę się teraz zatrzymać! Okej, to chodź, pójdziemy sobie w krzaczki. Tylko prędko! Proszę nas nie poganiać, jeśli łaska. Mamo, znasz jakieś gry do sikania w krzaczkach? Ta dzisiejsza młodzież nawet w toalecie musi grać! O, skończyły mi się pomysły, skarbie. O, a mi się tak nudzi. Słuchaj, Blue, czasami dobrze jest się ponudzić. Ale co mam robić, kiedy się nudzę? Po prostu się nudź. Rozejrzyj się wokoło, no a rzeczy zadzieją się same. Niech to bułka tarta! Kamperkowcy! Do samochodu! Natychmiast! Rzuć na luz! Damy radę! Nadal są za nami. O, gościu nie przekręcił jeszcze znaku. Właśnie przekręca. Och, cudnie, jedziemy! I już nic nie przeszkodzi Bungiemu w byciu szybciej niż kamperkowcy. Ja muszę siusiu. Dobra, to chodź, misiu. Chwila, co? Nie! Dzień dobry, kamperkowcy. Chwila, moment. A co jeśli ona tylko udawała, że chciało jej siku, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu lubi kamperkowców? Ja lubię kamperkowców. Mają głośne klaksony. Kamperkowcy mają fajne naklejki. Znowu nuda. I on tu był przez cały czas? Bingo! No i Blue wygrała. Chcecie na nich pograć w jakieś gry? Nie. Przecież granie w gry za mało irytuje Bungiego. Ja chcę się bawić w stację benzynową. Tak, ja będę twoją klientką. Takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem. Dzień dobry, klientko. Może okulary słoneczne dla pani? Mówiłam, że spakowałam. Nie jestem w nastroju do rozmowy. O, biedny Bungie. A mogliśmy tam dotrzeć przed nimi. I teraz podejrzewam, że na tych wakacjach Bungie będzie uczył Bingo, dlaczego nie należy lubić kamperkowców. Tak, ale spójrz. Nie,
porządku. Poproszę od pani 100 dolarusiów. Okej. Czasami warto trochę zwolnić. Zapu. Proszę bardzo. Dała pani 50. Zobaczcie, skręcają tu, skręcają tu! A dokąd oni jadą? Chyba do Wielkiego Fistacha. Do kogo? Wielkiego Fistacha. A my dlaczego nie jedziemy do Wielkiego Fistacha? Cóż, no bo śpieszymy się na kemping. Ale tam jest taki Wielki Fistach! Jakby to powiedział typowy boomer. Dopiero co chciała tablety, a teraz jak je ma, to jeszcze do Fistacha chce! W dupach się tym bachorą przewracało od tego internetu! No wiem, ale... w porządku, pojedźmy do tego Fistacha. Hurra! Fistach! Dobry z ciebie, tata Bandusiu. Dobrze, Blue i Bingo pojechały do Fistacha, koniec odcinka. Teraz wypadałoby się jeszcze zająć kontynuacją tego odcinka. Och, mój dom jest elegancki! Blue, przecież to jest moja przyczepa. Że co? Mafinka to kamperkowiec? O, witaj, gosposiu! Ten kubek jest mój! Mafinko, ja się tylko bawię, oddam ci! I zaraz przybędzie ojciec i powie, że ma być miła dla kuzynki, ponieważ ona jest młodsza, a wtedy Blue odpowie, że zaraz będzie miała najmłodszego członka rodziny po swojej stronie, ponieważ mama urządziła bociankowe, czyli że zaraz będzie Bobas. Śniadanko gotowe, moja pani? Ta patelnia jest moja! Mufinko! To wszystko jest moje! Tytuł tego odcinka, Blue, to kemping. Możesz w to uwierzyć? Gosposia nas wykopała. Och, musimy zamieszkać w lesie. Nie ma szans. Pora na obowiązkową lekcję, dlaczego nie lubimy kaberkowców. Poza Mafinką, macie być miłe dla kuzynki. No to żegnaj niedomyta kucharko. Muszę zbudować domek z patyków. Albo użyj tych patyków do stłamszenia rewolucji, póki rodzice uczą Bingo, dlaczego nie lubimy kaperkowców. A nie czekaj, przecież ona ma patelnię. Bonjour. Cześć. Ty wyjouez avec moi? He? Est-ce qu'on joue ensemble? Ja nie bardzo rozumiem, co ty do mnie mówisz. To użyj Google tłumacza, przecież spakowałaś tablet. O, dzięki. Zbuduję z nich domek. Gosposia mnie wyrzuciła. Coś czuję, że Blue z tym drugim postawią się gosposi. Oj, my zosy super! O, si trybu! Mój wujek miesiąc temu zaczął budowę domu. Ekipa, którą do tego zatrudnił, do dzisiaj go nie zaczęła. A oni w jeden dzień szałas bo szałas, ale cokolwiek zrobili. Teraz musimy zdobyć jedzenie. On pourrait planter ses graines pour faire pousser des fruits. Masz rację! Zasadźmy nasionka, jak rolnicy! Aż urośnie nam ładne drzewko z owocami. Ça va prendre beaucoup de temps pour grandir. Świetnie. Trochę to potrwa, a my już jesteśmy głodni. I właśnie dlatego w prawdziwym życiu przydałaby się mączka kostna. Krysie! To jest chyba dzik! Sanglier! Chwila, moment. Czy Bungie bierze wodę z kałuży, a potem wmawia Chi, że to jest woda kupiona ze sklepu? Blue, obiad! Jean-Luc, c'est le dîner! Dobrze, znowu jestem zmuszony dać tu ten żart. Je ne vais pas traquer cette fois, ce sera prêt dans 5 minutes, donc encore 5 minutes. Widzimy się jutro? A demain! Ah, mam na imię Blue! Salut Bluey, moi c'est Jean-Luc! Do zobaczenia, Jean-Luc! Jean-Luc! Ça va Bluey? To jak, bawimy się? Musimy dziś koniecznie złapać dzika, bo nie będzie co jeść zimą. Wydaje mi się, że jeden dzik nie wystarczy na zimę. Przestraszę go, a ty wtedy szybko go złapiesz. Tato,
tydzinku jeden! Jak ty się do ojca odzywasz, gówniaro? Zdarzy się... Nie taki był plan, Jean-Luc. Miałeś mu zagrodzić drogę. O, je pensé que tu vas venir de l'autre côté. Zawsze jak komentuje Blue, to z łatwością znajduje rozwiązania kluczowych problemów. W tej sytuacji wystarczyłby Google Tłumacz. Obiad, Blue! Jeszcze za wcześnie na obiad, pani mamo. Śpieszyli się cygarek, jak ten, pani Wilczek. A plus tard. Jean-Luc! Bonjour! O, toujours rien! Drzewko nie urosło. Trzeba obmyślić plan i złapać tego dzika. I wiecie co? Jeden dzik to tak nie za bardzo, żeby wystarczył na zimę. Ale jakby zamiast go zjadać, zagonić go do przyczepy, żeby gosposia z nim walczyła. Jak gosposia go pokona, to wtedy będzie zmęczona i będzie można ją pokonać. Mój tata mnie tego nauczył. To jest dzik. Sanglier. Ja. Toi. Ty. Tak, podejdziesz go od tyłu. Czemu Bandy już po raz trzeci bierze tą wodę ze strumienia, a potem czyj w niej gotuje? I znowu, jak w każdym odcinku, Bungiemu operwało się najbardziej. A wyjątkowo mógłby tego uniknąć, jakby wydał kilka złotych na wodę ze sklepu. Obiad na stole! I nie obchodzi mnie to, że jeszcze się nie ugotował! Kurczę, chyba nie powinienem tak krzyczeć, bo ci radosna jest. Pa, Jean-Luc! Do zobaczenia! No, patrzymy matę. Au revoir, Bluey. A jutro finałowa bitwa z gosposią. A! Malutkie drzewko! Jean-Luc, chodź zobacz! Jean-Luc? Jean-Luc! Jean-Luc! Mamo, czy nie wiesz, gdzie jest Jean-Luc? Nie ma jego namiotu. O, widziałam, jak się pakowali. Co? Chyba wyjechali z samego rana. No i Blue jest zmuszona odbić przyczepę sama. A wszystko dlatego, że w magiczny sposób po obiedzie nie dało już się dalej bawić. Już nie wrócą? Obawiam się, że nie, skarbie. Mamo, ja muszę siusiu. To idź do toalety. Znaczy się, to idź do toalety i mnie nie budź. No dobra, to idziemy w krzaczki. Ach, gdzie ta królisiowa latarka? Tutaj jest. Ty też chcesz siusiu, Blue? Nie, ale mogę z wami iść. W kupie raźniej. Mamo? Tak? Czemu Jean-Luc musiał jechać? Chwila, moment. Czemu Bingo robi siku do krzaków w momencie, kiedy tuż obok namiotu mają toalety? Jeżeli nas wyprzedzą, dojedziemy na pole jako ostatni i będzie trzeba rozbić namiot przy toaletach. Wakacje mu się skończyły, misiu. Ja bym chciała dalej się z nim bawić. To mój przyjaciel. Kochanie, bywa tak, że poznajemy kogoś wyjątkowego, jest super fajnie, ale trzeba się pożegnać. To strasznie smutne. To fakt. Ale te wspólne chwile były szczęśliwe, prawda? Tak, złapaliśmy razem tato dzika. I w tym właśnie momencie Blue sprzedała tatę. Może właśnie o to chodziło. Czy kiedyś go jeszcze zobaczę? Cóż, kto wie, kto wie. Ten świat jest taki magiczny. Wow, skończyłam. Gwiazdki, ładne. Dobrze, ja już nic nie mówię, zaraz coś po ojcu wezmę. Wiem, że jest twoja mufinko, tylko ją pożyczyłam.
Hello, Bluey. Dobrze, koniec. Pytanie jest tylko jedno. Kto wygrał? Czyli, bo Bluey czyta książkę zamiast siedzieć na telefonie.